co się z ludźmi stało. Helena, Staś wrócił, mąż wrócił, ojciec tam zginął, mąż wrócił. Heleny Snarskiej, czyli Lusi Wajnyb, on też do wojska został przyjęty, ale oni wyjechali do Francji później. Później do Australii. Ja w Australii, z Australii pisali. Stefan gdzieś zagubił adres, ten list ostatni z Australii. Nie mogłam napisać. Napisałam do jakiegoś pisma polskiego. Chciałam się dowiedzieć, co z nimi słychać. No, bardzo miły list do mnie napisali pierwszy raz, zaraz po przyjeździe do Australii. Jeszcze Helena napisała tak bardzo śmiesznie. Wiesz, ze mną to jest tak, tylko chłop na mnie spojrzy i zaraz jest dziecko, mam trzech synów. A to z nimi. I nie wiem, co się stało, pisałam, nie udało mi się nawiązać kontaktu. Jak mówiłam, Sonia i jej rodzina, ta Sonia, co pasała krowy, uratowali się. Maryśka jest w Izraelu, ja utrzymuję bliski kontakt z jej młodszą siostrą, Ruth Lewin, bliski kontakt utrzymuje, telefoniczne czasami piszemy do siebie, ona bardzo z trudem pisze po polsku, ona jeszcze była małą dziewczynką, jak z Polski rodzice z nią wywieźli. Kto tam jeszcze? No mówiłam, Minkowscy zginęli, Natka umarła na raka. Myśmy ze Stefanem byli, miałam papierek, a jakże. Co mi nie było do szczęścia potrzebne, ale wypadało. On dawno nie żyje. Kto jeszcze tam był? Inni jakoś się rozproszyli. No, mówię, że z rodziną Maryśki, to ja naprawdę mam bliski kontakt. Ja i wuj tutaj był w Warszawie, zresztą ożeniony z Polką. I on pierwszy wystąpił o to, żebym ja zgłosiłam.